Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym Ci powiedzieć coś na temat wody. Tej zwykłej wody, której używamy na co dzień do mycia, do picia, do różnych innych czynności. Wody, której przynajmniej w naszej szerokości geograficznej jestem na razie pod dostatkiem. Codziennie się z nią stykamy, natomiast nie wiemy, nie znamy. Większość z nas nie zna cudownych, fantastycznych właściwości tej wody. Tą wodę, umiejętnie z niej korzystając, możemy wykorzystać. Możemy wykorzystać zarówno w leczeniu schorzeń naszego ciała, jak również przy zaburzeniach energetycznych, przy pewnych problemach, zaburzeniach psychologicznych. Już starożytni Egipcjanie uważali wodę za niezwykle pomocny środek w leczeniu niektórych schorzeń. W Rzymie termy były nie tylko miejscem kąpieli, ale również miejscem, w którym Rzymianie leczyli się. W Grecji znane były kąpiele z starożytnej Grecji, kąpiele z eterycznymi olejkami, z ziołami. W średniowieczu przy wielu schorzeniach zalecano stawianie pod łóżkiem chorego otwartego pojemnika z wodą i co jakiś czas wymienianie tej wody. Zresztą teraz też możesz to zastosować. Na pewno wspomoże, przyspieszy leczenie. Jeden z oświeconych Rinpoche zaleca swoim uczniom stawianie na noc przy głowie szklanki z wodą. Rano tą wodę należy wylać. To ma usunąć zaburzenia energetyczne, różne śmieci, które w ciągu nocy do tej głowy najdą. Dalej doktor Kneipp i jego wodolecznictwo. To jest wielka nauka, są sanatoria, które z tego korzystają. Zresztą wie, co mówi doktor Kneipp, ponieważ sam w młodości chorował na gruźlicę i za pomocą wody, właśnie wody, ta gruźlica została uleczona. Woda ma niesamowite właściwości. Jej cząsteczki dostosowują się do otoczenia, wchłaniają energię, a nawet przebudowywują się pod wpływem otoczenia. Zrobiono kiedyś taki eksperyment. W pewnym jeziorze zbadano cząsteczkę wody, jej strukturę. Następnie nad tym jeziorem przez jakiś czas grupa osób siadała sobie spokojnie, chwaliła wodę, posyłała jej swoją dobrą energię. Potem znowu zbadano cząsteczkę wody z tego jeziora. Była dużo bardziej krystaliczna, miała dużo lepszy układ. Woda się zmieniła. Więc jak my w codziennym życiu możemy tą wodę wykorzystać? Za chwilę kilka sposobów. Mam nadzieję, że Ci się przydadzą. Pierwsze. Zwykły codzienny prysznic. Kiedy bierzesz prysznic, prawda, po tym prysznicu czujesz jakiś taki większy luz, spokój. Natomiast można to wzmocnić. Ja na przykład pod prysznicem wyobrażam sobie, że ta woda, która obmywa moje ciało, wnika również we mnie. Wnika, przenika całą moją istotę i spływając w dół usuwa wszelkie zanieczyszczenia, nie tylko fizyczne. Usuwa zanieczyszczenia energetyczne, usuwa ze mnie wszystko to, co nie jest dobre, wszystko, co nie jest czystą, świetlistą energią. Spróbuj takiego doświadczenia, zobaczysz, że taki prysznic jeszcze bardziej Cię wyluzuje, wzmocni, pozwoli Ci świeższym okiem patrzeć na świat. Kolejna metoda. W momencie, kiedy czujesz, że łapie Cię jakaś choroba, przeziębienie, kiedy czujesz się niezbyt dobrze psychicznie, kiedy czujesz, że za chwilę dopadnie Cię stres, przygnębienie, spróbuj tego. Do tego będzie trzeba przygotować roztwór wody z octem winnym. 2/3 wody, 1/3 octu winnego. Namocz w tym taką rękawicę do kąpieli lub zwykły ręcznik. Dobrze, żeby on był wykonany z jakichś naturalnych materiałów. Woda powinna być nie gorąca, nie zimna, taka lekko ciepła.
namocz ten ręcznik, rękawice w roztworze i powoli, równomiernie rozprowadzaj, lekko wmasowując po swoim ciele. Zacznij od powierzchni prawej dłoni, pomalutku do góry, do barku, potem wewnętrzną stroną ręki schodzisz w dół aż do wnętrza prawej dłoni, następnie lewa dłoń, szyja w dół ciała aż do nóg. Kończysz taki masaż na lewej stopie, wewnętrzna część lewej stopy. Taki masaż nie może być wykonywany w momencie, kiedy gdzieś się śpieszysz, nie może być szybko, zdecydowanie, ale powoli, delikatnie powinien on zająć kilka do kilkunastu minut. Po tym masażu, zresztą zobaczysz jak się poczujesz po takim masażu. Na pewno dużo, dużo lepiej. Jak jeszcze możemy wykorzystać wodę? Dietetycy mówią o piciu wody przynajmniej 1,5 litra dziennie. Ja uważam, szczególnie też w momencie jakichś diet oczyszczających, tej wody powinno być 2 do 3 litrów dziennie. A zresztą spróbuj czegoś takiego. Jeżeli czasami boli cię głowa, w momencie, kiedy zaczyna cię ta głowa boleć, nie sięgaj od razu po tabletkę. Możesz ją wziąć za kilka minut. Wypij litr wody. Czystej wody. Nie od razu, nie duszkiem. Właśnie powinno zająć ci to kilka minut. Powolutku pij tą wodę, czując, jak rozpływa się po twoim ciele. Za te kilka minut może okazać się, że tabletka już nie będzie potrzebna. Ale tutaj też jaka woda? Woda nie jest taka sama. Woda w wodzie nie jest równa. Jak już mówiłem, zbiera z otoczenia bodźce. Pod wpływem tych bodźców, pod wpływem otoczenia zmienia się struktura cząstek wody. Chodzi o to, żeby ta woda była jak najlepiej dopasowana do ciebie, jak najczystsza. Dobrą metodą, taką ogólną, jest tutaj zamrażanie wody. Jeżeli zamrozisz wodę i potem wypijesz ją po rozmrożeniu, ona ma zupełnie inną strukturę. Jest to tak zwana młoda woda. Struktura jej cząsteczek jest niemalże doskonała. Taka woda pomoże ci dużo bardziej niż woda zwykła. Wody też niedobrze jest przechowywać w pojemnikach plastikowych czy pić ze plastikowych naczyń. Struktura plastiku nie jest zupełnie potrzebna twojemu organizmowi. Dobre są naczynia z surowców, tworzyw naturalnych, nie wiem, szkło, porcelana, metal. Ale też możesz tą wodę w pewien sposób udoskonalić. Możesz ją dostosować do swoich potrzeb. Pierwsza metoda to jest energetyzacja wody. Możesz to zrobić samodzielnie, nie musisz takiej wody kupować. Wlej wodę do szklanki, słoika. Umieść swoje dłonie 2-3 cm nad powierzchnią wody. Następnie weź głęboki wdech, symbolicznie oczywiście poprzez czubek głowy. Poprzez czubek głowy weź głęboki wdech. Poczuj, jak energia wpływa do twojego ciała energetycznego. Podczas wdechu przesuń tą energię od czubka głowy aż do podbrzusza. Następnie przy wydechu poczuj, jak ta energia podnosi się powoli i poprzez twoje ręce wpływa do wody. 7 lub 13 takich oddechów, w zależności od tego, jak bardzo ta woda ma być naenergetyzowana, zmieni tą wodę. Ta woda doda ci energii. Zresztą może być nawet tak, że lekko zmieni swoją barwę lub smak. Jak jeszcze można dostosować wodę? Jeżeli potrzeba ci stabilizacji, czujesz wewnętrzne niepokoje, czujesz się rozbiegana, rozbiegany, gonitwa myśli, wewnętrzna stabilizacja, scentrowanie organizmu. Przechowuj tą wodę z kryształem górskim. Wrzuć do wody po prostu kawałek górskiego kryształu lub kilka kawałków. Woda nabierze tej cudownej, krystalicznej struktury
i pomoże ci. Pomoże ci w scentrowaniu, pomoże ci w lepszym pojmowaniu siebie, w stabilniejszym spojrzeniu na świat. Jeżeli potrzeba ci jest po prostu uspokojenia, wrzuć do wody jakiś srebrny przedmiot. Srebrna łyżeczka, srebrny pierścionek. Niech ta woda postoi trochę z tym srebrnym przedmiotem. Następnie wypij ją. Pomoże ci to. Pomoże ci to w uspokojeniu, ukojeniu. A może potrzebujesz się naenergetyzować, potrzebujesz więcej sił, więcej zapału do życia, więcej energii. Wtedy do takiej wody włóż jakiś przedmiot wykonany ze złota. Taki złoty przedmiot sprawi, że woda nabierze właściwości pobudzających, właściwości, które wzmocnią cię energetycznie. Z tym, że przy tych przedmiotach złotych, srebrnych zwróć uwagę, czy ten pierścionek nie ma w sobie jakiegoś kamienia. Bo woda oprócz struktury srebra czy struktury złota nabierze również cech tego kamienia. Zresztą to dobrze, bo możesz też regulować, dostosowywać wodę do swoich potrzeb według właściwości kamienia. Wrzucając kamień do wody, pozwalając, mówię tu oczywiście o kamieniach szlachetnych, półszlachetnych, wrzucając kamień o odpowiednich właściwościach do wody, sprawiasz, że woda nabiera jego struktury. Mówiłem ci na jednym z moich filmów o pracy z kamieniami, to będzie wspomagające. Wprowadzasz strukturę tego kamienia do swojego organizmu. Woda jest ważna, jest niezwykle ważna. Trzeba tylko wiedzieć, jak ją wykorzystać. Mam nadzieję, że ten film pomoże ci w twoim życiu. Sprawi, że twoje życie stanie się lepsze, łatwiejsze, szczęśliwsze. Zapraszam cię do obejrzenia również innych moich filmów, gdzie znajdziesz porady na zwykłe życiowe sprawy, trochę magii, trochę moich poglądów na temat świata. Zapraszam cię również do subskrypcji kanału. Wkrótce nowe filmy, nowe tematy. Także zapraszam. Do zobaczenia.